10 państw najczęściej wykonujących karę śmierci. Kara śmierci to kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa stosowana od początku istnienia prawa różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok najczęściej za czyny uniwersalne, pojmowane jako zbrodnie, tak jak zabójstwo lub zdrada stanu, ale także za drobniejsze przestępstwa, w tym skierowane przeciw mieniu lub nawet występki obyczajowe, jak cudzołóstwo. Była bądź jest też zapisana w wyprawach religijnych różnych wyznań. Przedstawię Wam dziś państwa, w których dokonuje się kary śmierci najczęściej. Posiadam również dane reakcji, to znaczy ile morderców w danym państwie zostało skazanych na karę śmierci. Jeśli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Libia. Państwo położone w Afryce Północnej nad Zatoką Wielka Syrta ze stolicą w Trypolisie. graniczy z Egiptem, Sudanem, Czadem, Nigrem, Algierią i Tunezją. Libia jest republiką parlamentarną ze systemem wielopartyjnym. Władze w kraju sprawuje rząd tymczasowy sformowany w 2016 roku na podstawie ustaleń z rozmów pokojowych między stronami walczącymi przeciwko sobie w wytoczonej się obecnie wojnie domowej. Dominującym wyznaniem w Libii jest islam. Około 97% ludności. Deklaruje praktykę tej religii. Zdecydowana większość muzułmanów libijskich to sunnici. Islam przejawia się nie tylko w życiu prywatnym obywateli, ale stanowi też istotny element polityki rządu. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 72 setne egzekucji rocznie. Jemen, państwo położone we południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim oraz na archipelagu Sokotra we wschodniej Afryce. Jemen zamieszkują prawie wyłącznie Arabowie. Spotkać można tam również nielicznych mieszkańców pochodzenia afrykańskiego, europejskiego lub hinduskiego. Religią dominującą jest islam. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 96 setnych egzekucji rocznie. Kuwejt, państwo położone w południowo-zachodniej Azji, na północnym zachodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej, graniczy z Irakiem i Arabią Saudyjską. 2 sierpnia 1990 roku Irak dokonał inwazji na Kuwejt i opanował całe terytorium znacznie słabszego sąsiada w ciągu kilku dni. W kraju jednocześnie miał miejsce proiracki zamach stanu, w wyniku którego powstała Republika Kuwejtu. Od początku państwo to było traktowane przez Sadama Husseina jako byt przejściowy. Pod koniec sierpnia włączono je jako dziewiętnastą prowincję w skład państwa irackiego. W lutym 1991 roku siły ONZ pod dowództwem Stanów Zjednoczonych, potrwające około 6 tygodni wojnie, odbiły Kuwejt z rąk irackich i przekazały władzę dotychczasowemu Monarsze. Wycofujące się z Kuwejtu wojska irackie z rozmysłem niszczyły infrastrukturę kraju, w tym szyby naftowe. Irak był następnie okupowany przez państwa NATO. W tak zniszczonym państwie wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców wynosi 97 setnych rocznie. Gwinea Równikowa. Państwo położone w centralnej Afryce. Jest to jedno z najmniejszych państw tego kontynentu oraz jedyne, gdzie językiem urzędowym jest hiszpański. W czasach kolonialnych występowało pod nazwą Gwina hiszpańska. System sądowniczy oparty został na hiszpańskim prawie cywilnym oraz tradycyjnych rozwiązaniach zamieszkujących to miejsce ludów. Sądy kontrolowane są przez prezydenta, który powołuje i odwołuje pracowników sądownictwa. Najwyższą instancję stanowi Sąd Najwyższy Gwinei Równikowej. Poważnym problemem związanym z winę równikową jest nieprzestrzeganie przez ten kraj praw człowieka. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 1,500 egzekucji rocznie. Chińska Republika Ludowa, państwo w Azji Wschodniej obejmujące historyczne Chiny oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej, zamieszkane w sumie przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 miliarda osób, co stanowi 19% populacji światowej. Pod względem powierzchni jest trzecie na świecie, a pod względem wielkości gospodarki drugie, zaraz po USA, jak i pierwsze pod względem PKB realnego. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 1,35%. Korea Północna, państwo w Azji Wschodniej powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Liczne organizacje zajmujące się obroną praw człowieka, w tym tak znane jak Human Rights Watch, wymieniają Koreę Północną jako jeden z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka i w których sytuacja obywateli pod tym względem jest najgorsza. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 1,48%. Irak, państwo arabskie na Bliskim Wschodzie leżące nad Zatoką Perską. Po wycofaniu się amerykańskich sił okupacyjnych w grudniu 2011 roku sytuacja w kraju była daleka od stabilnej, a głównym problemem były spory na tle religijnym, które szargały krajem. Konflikt religijny był obecny także na najwyższych szczeblach władz. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 1,87. St. Kitts and Navies, państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Jest oficjalnie monarchią konstytucyjną. Obowiązuje Konstytucja z 19 września 1983 roku. Głową państwa jest brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do parlamentu, składającego się ze 14 deputowanych wybieranych na pięcioletnią kadencję. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 1,95 setnych. Arabia Saudyjska. Państwo położone w zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. W Arabii Saudyjskiej istnieje kara śmierci, chłosta i tortury. Organizacja Freedom House zlicza Arabię Saudyjską do grupy państw w których systematycznie łamie się prawa człowieka. Kara śmierci grozi za zabójstwo, uczestnictwo w proteście politycznym, gwałt, apostazję, rozbój, przestępstwa narkotykowe, przejawianie skłonności homoseksualnych i czary. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 2,63 setne. Iran Państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. W Iranie istnieje policja religijna i sądy religijne, które sprawują całkowitą kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Odejście od islamu jest karane śmiercią. Kara śmierci grozi również m.in. za cudzołóstwo i kontakty homoseksualne. Uśredniony roczny wskaźnik egzekucji na milion mieszkańców to 4,5 egzekucji na milion mieszkańców rocznie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Często inspiruję się Waszymi komentarzami, chociaż nie zawsze. Głównie praktykuję to na światowej historii. Jednakże często brakuje mi pomysłów i kiedy tylko pojawia się ciekawa propozycja, wykorzystuję ją. Koniecznie zostawcie również łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to bardzo pozycjonuje kanał. No nie okłamujmy się, pozycjonowanie jest tak naprawdę kwestią... Kluczową. Zapraszam Was również na wcześniej wspomniany kanał Światowa Historia, gdzie nie dodaję już odcinków codziennie, ale raz na kilka dni. Jednakże staram się, aby były to odcinki bardziej rozbudowane, szczegółowe i lepiej zrobione. Dzięki temu, że mam więcej czasu, mogę lepiej je zrobić. Poza tym koniecznie zajrzyjcie na kanał Inwigilator. Był on chwilowo zawieszony. W tej chwili nie wiem, czy działa, czy dopiero zacznie działać. Zależy, kiedy ten film wejdzie ale planuję wznowienie go z tego względu, że kiedyś oglądał się całkiem nieźle i go zawiesiłem z tego względu, że zacząłem pracę nad światową historią, ale chciałbym go przywrócić. Zastanawiam się jednak, co tam powinno się znaleźć. Czy raczej powinny być swego rodzaju live, y, czyli coś, co robiłem w ostatniej części działalności tego kanału, czy raczej materiały polityczne, które na światową historię powiedzmy średnio pasują, czy też to, nad czym myślę najpoważniej, animacje. Pojawiła się tam na przykład krótka animacja dotycząca polsatu. I właśnie coś takiego chciałbym realizować. Nie wiem tylko, czy coś takiego Wam się spodoba. Czekam więc na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Trzymajcie się. Cześć.